Kamera mi się upaćkała. A teraz o mapach i multimapach. Zapraszam. Mapy to kontenery bardzo podobne do zbiorów. Również w momencie wkładania nowego elementu będzie on sortowany z tym, że tutaj tym elementem jest para, para która jest podzielona na klucz i na wartość. I to właśnie ten klucz jest analizowany i to on jest brany pod uwagę gdy wkładamy element do mapy. Mapa podobnie trochę jak zbiór jest wewnętrznie zorganizowana na zasadzie drzewa binarnego. No to przyjrzyjmy się jak takiej mapy używać. Pierwsza deklaracja IDS taka mapa która będzie tworzona przez parę int string gdzie inty będą kluczem a string to będzie ten przechowywany obiekt i tutaj zobaczcie przypisujemy sobie do IDS taką oto listę inicjalizacyjną gdzie mamy wewnątrz Kolejne listy, gdzie właśnie składają się na nie pary: int i tekst, string. Int i string. I tutaj mamy pięć takich elementów, i teraz ids będzie już bogatszy o te elementy, ale mapa, w przeciwieństwie do multimapy, może mieć element o kluczu, który się nie powtarza. Czyli zobaczcie, tutaj niżej używa, używam sobie metody insert i podaję, Dwa nowe elementy. Pierwszy składa się z klucza 11 i jest cytrynką, drugi z klucza 12 jest imbirem. Zwróćcie uwagę, że klucz 11 istnieje i tam przy 11 jest sparowana wartość cukier. Zatem jeżeli mapa rzeczywiście może przechowywać elementy, gdzie klucz się w tym wypadku nie powtarza, to multimapa będzie mogła powielać swoje klucze, to no cóż, cytrynka niestety nie wyląduje w tej liście rzeczy. Zobaczmy więc, co będzie, gdy sobie tutaj skompilujemy do tego wiersza. Jeszcze tu przy okazji niżej zwróćcie uwagę, użyłem takiego kontekstu podobnego do tablicy, ale uwaga, to nie jest jak gdyby użycie tablicowe, tylko to jest takie użycie asocjacyjne. Tutaj ten 1000 nie musiałby być liczbą. Gdybym kluczem miał na przykład napisy string, to tutaj w tej linijce o to dokładnie tutaj, gdzie jest ids od 1000, mógłby być też string użyty. Zatem to nie chodzi tu o takie użycie jak tablica. Proszę o tym pamiętać. Ale zauważcie, że w ten sposób też mogę dopisać do tej mapy element, czyli pod Kluczem tysiąc w tym wypadku zostanie wpisana y, wartość kropla miłości. Przejdźmy sobie przez te wszystkie tutaj wiersze i wykonajmy pętlę, w której wyświetlę sobie elementy mapy. Zwróćcie uwagę, że elementy, skoro są parą, którą już znamy, y, mają takie dwie cechy, first second, mogę się do tych części pierwszej i drugiej tej takiej pary, po prostu dobrać. No i kiedy zacznę sobie wyświetlać. To zwróćcie uwagę, jedenasteczka już jest uporządkowane, klucze są i mamy tam cukier, a ta druga jedenastka cytrynka nie wystąpiła. Mamy też gorącą wodę, która tutaj zobaczcie, była pierwsza, a obecnie jest no, przedostatnia, czyli widzimy, że rzeczywiście wszystko się posortowało. Kropla miłości jest na końcu. Idźmy dalej. Pamiętacie obiekty funkcyjne, które były tym narzędziem, który określa sposób posortowania naszego zbioru? W tym wypadku będzie to mapa. No, właśnie, coś, co było na lekcji wcześniejszej, będzie bardzo podobne. I tutaj, zobaczcie, mamy kolejną mapę, która ma i klucz, i wartość typu float, ale jeszcze podczas tutaj tworzenia tego typu dla nowej mapy podałem właśnie taki obiekt funkcyjny, który będzie nam sortował nasze elementy od największego. Do najmniejszego, przy czym zwróćcie uwagę, chodzi nam tutaj o klucze. Nie o wartości, tylko o klucze. Zatem zdefiniujmy sobie tutaj tę mapę malej. Następnie, forem z wykorzystaniem rozpakowania. Jeszcze też o tym za chwilę opowiem. O, przyjrzyjmy się. I tutaj mamy te kolejne K i V wyświetlone. I co tutaj mamy? Popatrzcie, klucz 2 i 4 jest pierwszy. Potem jest klucz 1. A potem jest klucz 0. Widzimy, że wartości nie są tutaj posortowane. 2,1, 2, potem 10, natomiast klucze są od największego do najmniejszego. Wcześniej ta mapa domyślnie miała less jako ten czynnik sortujący, podobnie dokładnie jak było to w zbiorach. No a tutaj greater e, i mamy od klucza dużego do małego. A teraz ciekawa funkcja for each. Zwróćcie uwagę, co robi ta funkcja? Otóż ona. Będzie dla, dla każdego elementu wykonywała pewną funkcję, w tym wypadku lambda anonimową, o lambdach jeszcze będzie. I zwróćcie uwagę, co tu się zadzieje. Otóż popatrzcie, bierzemy sobie taką funkcję for each i teraz podajemy zakres pamięci, w którym będę to each wykonywał, czyli wszystkie elementy w tym zakresie, i tu mamy dwa iteratory, moja mapa malej, od początku do mapy malej za ostatnim elementem. Tutaj w tym zakresie iteratorów znajdują się wszystkie elementy i for each będzie po kolei przez te elementy przeskakiwać. I co będzie robiła? Otóż ten element będzie wrzucany do lambdy, do takiej funkcji anonimowej, która się zaczyna w tym wierszu, i ta funkcja anonimowa przyjmuje jeden argument, tutaj w nawiasach zwykłych, jest właśnie element, który jest typu zgodnego. Z moim elementem mojej mapy malej. Z tym tylko, że tutaj klucz jest stały, bo generalnie klucza nie wolno ruszać. I teraz co będę robił w takiej lambdzie? Otóż do drugiego elementu będę dodawał jedynkę. Oto jest w tej linijce. Zatem, jeżeli for each wykona się dla wszystkich elementów całej mapy, to wartości każdej pary powinny się zwiększyć. No to wykonajmy to. Zróbmy tutaj cały ten for each. A następnie, o zobaczcie, będziemy mogli wyświetlić sobie ten element. I co mamy? 2,1 wzrosło na 3,1. Dwójeczka na trójkę, dyszka na jedenastkę. Czyli rzeczywiście wartości się zmieniły. Taka fajna funkcja, w zasadzie nie funkcja, co pewna, taka instrukcja for each. Taka pętla, która na zakresie pamięci realizuje jakąś lambdę, czyli daje elementy z zakresu pamięci do tej lambdy a lambda robi coś z nimi. A na kolejnej mapie M1 która składa się z klucza który jest liczbą całkowitą int dodatnią i wartością jest para na podstawie tego tej mapki pokażę wam jak działa metoda try in place to jest już taka metoda ze standardu 17 i tutaj zwróćcie uwagę jak ona będzie działała. Ona w zasadzie dodaje element do mapy ale to jest takie dodawanie warunkowe, tak, że wartość jest tworzona tu w tym wypadku tej pary dopiero kiedy jest sens coś wstawiać. To znaczy, jeżeli klucz, który tutaj podałem, jeszcze nie istnieje. Zatem try in place sprawdza, czy klucz istnieje. Jeżeli istnieje, to nie jest tworzona para i po prostu nic się nie dzieje. Ale jeżeli nie ma takiego klucza, dopiero wtedy tworzona jest para i wkładana jest do mapy. Zatem mamy tu taką dbałość o pewną wydajność niepotrzebnie musiałbym tak normalnie robić jakąś parę, tutaj ten drugi element złożony i próbować te pary tam włożyć, tak? A tutaj nie. Tu zobaczcie, nie ma takiej pary w tej linijce. Dojdźmy do niej. O, tutaj auto try in place i tu jest ta metoda, która dla klucza 1 dostaje dwa kolejne elementy i które to elementy stanowią właśnie parę, ale same z siebie nie są jeszcze parą. Mamy tu tylko listę argumentów. Jeżeli klucz, ten pierwszy element będzie wolny w mapie, dopiero z tych dwóch elementów zostanie utworzona para, więc już taka złożona bardziej struktura. A jeżeli nie, to po co tworzyć taką parę i próbować ją tam dodać? Nie ma sensu. Najpierw zwykłe dwie wartości. Z nich ewentualnie utworzymy parę. No i zobaczmy co się tutaj stanie, bo taka funkcja try in place coś się zwróci. Sprawdźmy najpierw, co zwróci za pierwszym razem. OK. Tutaj tylko jeszcze poka pokażę Wam, że tutaj w tym miejscu mieliśmy klucz 1 i parę jakąś, a tu klucz 2 i jakąś parę. Zatem, kiedy tu próbowaliśmy dodać klucz o wartości 1 i parze kod i 456, to nie powinno się nic dodać i rzeczywiście zwróćcie uwagę. Tutaj mamy it, to jest iterator do elementu, który koliduje z tym, który chciałem wstawić, ponieważ widzimy, że jedynka już była, więc nie da się nic wstawić. Zatem zwrócona została pewna para, którą tutaj rozpakowałem, i pierwszym elementem tej pary jest iterator na kolidujący element, a więc iterator na mój ten pierwszy tutaj element zaznaczony, a więc na tę jedynkę z kodem i 123, i tutaj wyświetliłem ta jedynka, 123, że to jest ten element. I przy okazji wartość OK, która tutaj została też zwrócona o w tej linijce, ona ma wartość prawda lub fałsz. Fałsz, czyli w tym wypadku 0, jeżeli nie udało się włożyć. A co jeżeli włożę element, którego nie ma, czyli klucza takiego nie ma, no to wykonajmy następną linijkę i teraz wyświetlmy to, co tutaj zostało zwrócone. Otóż it2 jest już iteratorem na właśnie utworzony element w mapie. Czyli tym razem z tych dwóch elementów kod i 456 zrobiła się para, ponieważ klucz numer 3 nie istniał i to zostało utworzone w mapie, a cała metoda try in place zwróciła właśnie iterator na nowo utworzony element i w zmiennej OK numer 2 została zapisana wartość prawda. Czyli że udało się włożyć coś do naszej mapy. A tutaj szybciutko pokazałem, jak można rozpakować elementy. E jest reprezentantem mapy, i tutaj w kolejnej linii o w tym miejscu rozpakowuje sobie to E właśnie do pary klucz i wartość. Możemy więc w ten sposób wykorzystać to rozpakowanie, o którym we wcześniejszych lekcjach było. I niżej, o tutaj przejdźmy tego fora. O, już przeszliśmy, zobaczcie, tutaj wszystko zostało rozpakowane: klucz 1, klucz 2 i klucz 3. Jedynka się nie dubluje, bo w mapie klucze nie mogą się powtarzać. A tu mamy rozpakowanie bardziej takie, jakby bezpośrednie, że nie mam pośrednika w postaci elementu E, po prostu od razu rozpakowuje. O, tutaj w tym forze na początku od razu rozpakowuje elementy z M1, z mapy M1 do takich par K, V, gdzie K to klucz, V to wartość, efekt to oczywiście. Będzie podobny, tak? Też tutaj mamy klucz wartość ładnie rozwiniętą, z tym, że tutaj V będzie miało jeszcze element first i second, ponieważ V jest parą w tym przypadku w mapie M1. O, tutaj, tak, przypominam, że ten drugi element w mapie jest też parą, stąd first i second w tej linijce. Gdy wkładamy do mapy nowy element, Musimy wyszukać pozycję na podstawie wartości klucza, gdzie w tym wewnętrznym drzewie binarnym ten element ma się znaleźć. Wyszukiwanie takiej pozycji ma złożoność logarytm z n. Ale istnieje pewna możliwość podpowiadania podczas wkładania nowego elementu, tak aby skrócić czas wyszukiwania tej pozycji. Czym jest to podpowiadanie? Posłuchajcie, bo to podpowiadanie to jest tak naprawdę pewien iterator. I teraz podpowiedź jest poprawna. Gdy jest iteratorem już istniejącego elementu w mapie, który jest większy, chodzi mi tu o klucz, niż element przeznaczony do wstawienia, i wtedy nowy klucz zostanie umieszczony w miejscu znajdującym się tuż przed elementem wskazanym przez podpowiedź. Czyli jeżeli podczas dodawania zwróćcie uwagę, tutaj za chwilę będziemy dodawali pewne elementy i właśnie w metodzie insert na początku istnieje pewien iterator. I jeżeli tutaj ten iterator Spełnia pewien warunek, czyli jest podpowiedzią poprawną, to dodawanie nowego elementu będzie miało złożoność 1. A jeżeli nie, jeżeli się okaże, że podpowiedź jest błędna, nie da się korzystać z tego iteratora, żeby szybciej włożyć ten nowy element, nie szkodzi. Zostanie użyta klasyczna metoda, która wyszuka właściwą pozycję i wrócimy do tej złożoności początkowej, która i tak jest przecież całkiem niezła. No to przyjrzyjmy się teraz temu przykładowi. Mamy tutaj mapę M1, ona ma te kilka elementów, gdzie parą jest int i para. I teraz biorę sobie jako pierwszą podpowiedź, ponieważ tutaj jakby nie mam żadnego jeszcze rozeznania, biorę jakiś przypadkowy tutaj element, w tym iterator, bo podpowiedzi są iteratorami, i tu za iterator początkowy biorę end. Nieważne, czy później ta podpowiedź będzie prawidłowa, czy nie, chodzi o to, że muszę mieć coś jako taki inicjator. I ja tu sobie biorę iterator, za ostatni element, o ile w mapie można myśleć w kategoriach ostatni, no ale coś tam zawsze jest ostatnie. I teraz zwróćcie uwagę, o na tę linijkę. Ja może od razu ją wykonam. O, co tu się stało? Otóż insert dokonał się właśnie już z użyciem tej potencjalnej podpowiedzi. I teraz Trudno to zweryfikować, czy to już się udało, czy nie, jedno jest pewne, że jeżeli ta podpowiedź była prawidłowa, czyli spełniała ten wyżej omówiony warunek, to tutaj ten insert i tutaj te podane parametry dokonał się szybciej, czyli w złożoności 1. Od razu się wstawiło tam, gdzie trzeba. I teraz to, co zwraca mi tutaj cała ta metoda insert, to jest pozycja nowego elementu. I ja tę pozycję nowego elementu traktuję jako podpowiedź do włożenia następnego. I tutaj. Idę dalej. Zobaczcie, tu klucz jest mniejszy od tej dychy, więc istnieje szansa, że jak najbardziej jest możliwe włożenie tego elementu. Więc, jeżeli ta podpowiedź okaże się słuszna i to jakoś tam tego wewnętrznego, tego drzewa nie zaburzy, to zostanie to włożone szybciej, bez tego wyszukiwania właściwej pozycji. Podobnie z ostatnim insertem. I teraz, jak już wykonam sobie tego fora, no to będziemy mieli kolejne elementy. O, Zobaczcie, od razu też posortowane. I mamy pewność, że w najgorszym wypadku, gdyby wszystkie podpowiedzi były złe, złożoność będzie ciągle taka standardowa, ale jeżeli jakimś przypadkiem, albo i nie, podpowiedzi były trafne, czyli ten klucz podpowiadający, ten iterator na element okazał się dobry, no to ten nowo wkładany element wstawił się po prostu szybciej. To jest taki generalnie trick, Bayer, właśnie ze standardu już tego nowszego. Try in place, oraz takie insertowanie z podpowiedziami. Kluczy w mapie w zasadzie nie wolno modyfikować, są wartościami stałymi. Wiąże się to z bezpieczeństwem tego drzewa, całej tej struktury. Ale powiedzmy, że chciałbym jednak zmodyfikować tę wartość. Otóż przed standardem z 17 roku, żeby to zrobić, w sumie musieliśmy wyrzucić cały element i dodać go na nowo, gdzie klucz był zmieniony, wartość zachowana. Taka operacja wywal, wstaw na nowo. Tutaj już możemy od tego standardu 17 coś tam możemy obejść. Mianowicie możemy takie elementy z mapy wyekstrahować, tam pogmyrać w kluczach, a potem je jakby ponownie osadzić w całej mapie, przy czym ta ekstrakcja elementu nie musi się odbywać z zaburzeniem czegokolwiek. Trochę to przypomina sytuację, w której elementy w mapie są tak powiedzmy zabezpieczone, klucze są usztywnione, ale ja tak jakby na chwilę odrywam od mapy, Dalej to są te same elementy, teraz takie oderwane, tak jakbym je uniezależnił od mapy. Tam sobie gmeram i już te stałe klucze, na przykład zamieniam, a potem ponownie osadzam te elementy w mapie. I coś takiego zrobimy tutaj. Wyobraźmy sobie, że mam tu mapę, gdzie mam. Priorytet, klucz na początku, 1, 2, 3, to jest jak bardzo coś lubię, a potem jest treść, mleko, woda, herbata, co tam mi smakuje. No i chciałbym w pewnym momencie zmodyfikować tutaj mleko i serwatkę, zamienić miejscami. Mleko mi się najbardziej podobało, a serwatka najmniej, a teraz chcę, żeby było odwrotnie. I chcę tylko tutaj te kluczyki pozmieniać, ale nie chcę wywalać całego mleka, wywalać całej serwatki i znów wkładać całe mleko, i znów wkładać całą serwatkę. To, co zobaczycie, nie jest może jakoś tak estetycznie wzrokowo eleganckie, ale od strony pewnej wydajności jest o wiele bardziej eleganckie. Na razie wyświetlimy sobie te wszystkie elementy. Tu forem i poszło z podpiwkiem i serwatką włącznie. I teraz uwaga, ekstrahuję sobie, czyli wyodrębniam sobie tutaj tak jakby z tej mapy elementy metodą ekstrakt. Pierwszy element, w zasadzie nie pierwszy, tylko element o kluczu 1 i element o kluczu 7. Nic to nie zaburza w mapie, ale te elementy stały się tak jakby oderwane, jakby już niepowiązane z mapą. Dzięki temu mogę pogmyrać im w kluczach. Te ekstrakty zwracają taką specjalną konstrukcję. Ona się tu ukrywa pod typem auto. Jak chcecie wiedzieć, co to za typ, to sobie ten out tutaj odkomentujcie i zobaczcie. Dens makabry po prostu <noise> pal 6 jak to jest zorganizowane jak już ktoś jest bardzo dociekliwy to może sobie tutaj przejrzeć po prostu ten, tę metodę jak ona jest opisana jaka jest do niej dokumentacja i się tam przyjrzeć jaki typ jest tu zwracany z mojego punktu widzenia nie jest to do niczego potrzebne wystarczy zapamiętać tę technikę którą tutaj wykorzystuję. zwróćcie uwagę kiedy mam już ten temp 1 i temp 2 czyli takie wyekstrahowane te elementy odłączone tutaj sobie zamieniam klucze a potem insertem i metodą move z powrotem jakby umieszczam w M2 te elementy tam, gdzie one sobie były. No i zwróćcie uwagę, co się stanie. Jedziemy. Z punktu widzenia wydajnościowego jest to o wiele lepsza operacja niż wywalanie wszystkiego, obu elementów i tworzenie ich na nowo, wkładanie itd. Popatrzcie, pierwsza jest serwatka, a mliko ostatnie. Porządek zachowany, mapka działa jak najbardziej. A na koniec multimapka, i ponownie próbujemy upitrasić tutaj pyszną herbatę. Tym razem jednak klucze mogą się powtarzać. Co będzie naszą multimapą? Para, int, string, kod i jakiś napis. Mamy tutaj gorącą wodę, filiżaneczkę, cukier, łyżkę, herbatkę i tym razem uparcie spróbujemy dorzucić cytrynkę i imbir jak ostatnio, ale tym razem mamy multimapę, a nie mapę i oto zobaczmy, łyżka jest dalej mamy filiżanka jest, cukier jest no cytrynka jest, klucz się powtórzył, jedenastka ale co tam, imbir jest herbatka jest i gorąca woda nie ma tylko kropli miłości, niestety, ale jakoś to przebolejemy. A już w następnym odcinku zostały nam. Nieporządkujące zbiory, multizbiory, mapy i multimapy, które mają trochę inną konstrukcję niż drzewo binarne. Już teraz zapraszam. Myślę, że tym tematem zamkniemy chyba wszystkie kontenery. Będziemy mogli zająć się też jeszcze innymi rzeczami. I myślę, że ten taki przegląd ogólny kontenerów pozwoli Wam naprawdę sporo rzeczy o wiele lepiej poprogramować. A jeszcze potem, jak zapomnę, to mi przypomnijcie zrobimy taki króciutki odcinek, czym te kontenery. No, z czym to się różnią, to wiemy, ale w czym mogą się dobrze sprawdzić, czyli do czego jaki kontener może się przydać. Do zobaczenia.